Moja uwaga, witam serdecznie w rozmowach w tłoku. Mój cudowny program ubarwiał, proszę bardzo, jako pierwsza ulubienica naszego dziennika, wypasiona wiedzą, naładowana jadem, Kasia Szczuka. Proszę bardzo. Jest tam, gdzie go nie ma. Sięga tam, gdzie Kaczyński nie może. Medialny, lojalny, nieusuwalny. Kazimierz Marcinkiewicz. Proszę bardzo. Świeża jak kajzerka. Nie jeden plaster szwajcarskiego sera chciałby się na niej położyć. Jolanta Kwaśniewska. Proszę bardzo. Pani Jolu, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam, Pani Jolu. Dzień dobry. Taka rzecz, dawno Pani nie widziałem w ogóle, a chciałem powiedzieć, że Pani córka bardzo fajnie radzi sobie w Tańcu z Gwiazdami. O, dziękuję serdecznie, Panie Szymonie. Namawialiśmy ją z mężem. Może wygra? Wtedy może będziemy mogli sobie wynająć większe mieszkanko. A może wreszcie co nieco zaoszczędzić na stare lata. Także proszę wszystkich ludzi dobrej woli, ślijcie SMS-y. Ale pani jest wystrojona jak na karnawał w Rio. O, dziękuję bardzo. To od Oleńki sukienka, na tańce w niej chodzi. Ale to bardzo ładna. Piękna, piękna. Bardzo ładna. Nie, ale ja muszę pani powiedzieć w tajemnicy, że mnie irytują tego rodzaju programy. Te anorektyczne tancerki, obciachowi faceci i to wicie się w ich wielkich ramionach. Powtórzę, Oleńce. Okej, ale drogie panie, nie zapominajcie, że dziś w studiu jest z nami pan premier, Kazimierz Marcinkiewicz. Dzień dobry paniom, dzień dobry panom, dzień dobry sobie, dzień dobry wam. Dzień dobry nam, dzień dobry im, dzień dobry TVN. Jestem podniecony. O. Słucham, bo jakby... Panie Szymonie, powiedziałem, podniecony. Znaczy właśnie z całym szacunkiem, panie premierze, ale jakoś chyba nie za bardzo chcę się w to wgłębiać, bo no właściwie... Jako fizyk doskonale radzę sobie z sytuacjami wysokiego napięcia, ale kiedy Jarek Kaczyński mi powiedział, kto tu dzisiaj będzie, to no muszę powiedzieć, że rzeczywiście... A on niby skąd wie, przepraszam bardzo, Jarek. Panie Szymonie, inwigilacja ruszyła pełną parą, także ostrzegam, wiem jeszcze... parę innych rzeczy. Ale ejże, poczekajcie, w takim razie zaczyna się robić naprawdę gorąco, mnie zaczyna zżerać ciekawość, to kto tutaj będzie. No właśnie, powiedz. To ja może już uchylę rąbka tajemnicy, bo jak widzę, jest to tajemnica Poliszynela. Otóż, proszę bardzo, za moment pojawi się ojciec Tadeusz. O! Tak. Brawo! Już za chwilę. Tak. Brawo, proszę państwa, brawo! Ale ja nie wiedziałam, jak że, ja się cieszę. Nie wiedziałam, że Drozda jest twoim ojcem, jaki jazz. Przecież to śmiechu warte. Nie no, Kasiu, żaden tam Drozda, no my tu sobie gadu-gadu, a tymczasem... O, właśnie, naprawdę... Oleńka ma gadu-gadu i zbiera numery od przyjaciół z TVN-u. Może i pana dopisać do listy, panie Szymku? No proszę bardzo, o, oczywiście, świetnie. Natomiast bardzo miło, bo chciałem jednak powiedzieć, żebyśmy zrobili naprawdę dobre wrażenie. Proszę się poprawić, jakoś tak ogarnąć, dlatego że... Trochę się przeczesać. Ojciec dyrektor, oczywiście... od pani Jolanty proszę pożyczyć, jakby brakowało. Czy ja tutaj mi się nie robi takie coś... Czy tak będzie? Nie? Dobrze. Nie, będzie dobrze. Chciałbym, żeby ojciec dyrektor był zadowolony, bo on jest dosyć... Oczywiście, to jest najważniejsze. Mamy już połączenie z Toruniem. Halo, halo. Bardzo halo, ojcze dyrektorze. Witam wszystkich, których widzę. Coś za niespodzianka, a widzę coś za niespodzianka. Jak ja się cieszę. Jest, jest, jest. Oj, Kaziu, 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 dość, dość, starczy, Kaziu. Ja nie mogę. Kaziu, Kaziu, usiądź. No już dobrze, ale Kaziu, szedł. Przepraszam. Już nie będę. Bracie Szymonie. Siostro Jolanto. Ale halo, halo, ojcze dyrektorze, jeszcze siostra Kazimiera, ja tu też w tym studiu trwam. O, i siostra Kazimiera, siostra, rodziny się nie wybiera.
Oj, siostro, zbłądziłaś. Tak. A ja zamiast tanich sztuczek zalecałbym ci zakon z klauzulą milczenia, bo i tak cię nikt za żony nie weźmie, ty pasztecie. Dziękuję. Ale naprawdę szczery i dobry, jak zwykle. Ojciec dyrektor w drugim studiu właśnie ma rozmowy niedokończone, równolegle, a to połączenie jest poza tym na żywo. Musimy się naprawdę streszczać, bardzo proszę. Tak, Szymonie, zaiste, czas to pieniądz. A już za chwilę, już w dole ekranu pojawi się przyjazny wężyk z numerem konta. Nie, jest to numer telefonu. Mniej dzwońcie, mniej, a zaoszczędzone w ten sposób pieniądze przekażę na cele. O, oczywiście. to pan Miszczak robi jeszcze cele? Ale... A myślałam, że to już dawno zeszło nie, z anteny. Nie. Ojcu dyrektorowi chodziło raczej o cele klasztorną, taką o niskim stopie, ale wysokim standardzie. O, widzi pani, siostro Kazimiero, że Pan Bóg nie wszystkim równo daje. Na ten przykład u nas w mieszkaniu standard bardzo niski. Ogrzewanie podłogowe tylko w łazience i w kuchni, a na kortach tenisowych co? Apagę! Grzech chciwości! Oczywiście. A mnie reporterzy TVN-u wytykają, że ja jeżdżę z dezelowanym Mercedesem klasy S. A na czym ja mam jeździć? Na krowie? Mogę na krowie, ale gdzie ja tę biedną krowę postawię? W Radiu Maryja? Przecież zdechłaby z głodu. My, proszę ojca, też nie dojadamy. A słyszał ojciec ostatnio o naszym ślubie? My teraz z Olkiem już wszystko po Bożemu. Oj, roztropniej będzie, jeśli na moment rozłączymy się z ojcem Rydzykiem, może właśnie w tym momencie. Oj, szkoda, aż chciałoby się zaśpiewać. Nie płacz, kiedy odjadę, sercem będę przy tobie, nie płacz. Well, brawo, ale ja z przykrością muszę przyznać, że również, szczególnie gdy jadę samochodem z przyjaciółmi w Bory Tucholskie, często nucę taką idiotyczną piosenkę, to idzie jakoś tak... Piosenka tygodnia w Radio Maryja. Piosenka tygodnia w Radio Maryja. Radio Maryja. Radio Maryja. Piosenka tygodnia. Dziękuję. Ojcze dyrektorze, bardzo dziękuję. Przepraszam. Bardzo dziękuję. Cisza. Ojciec dyrektor zniknął. Przepraszam bardzo, ale już wiem, że moi drodzy, zmęczyło was to wejście bardzo. Może jednak porozmawiamy o polityce. Panie premierze, może by się pan wypowiedział na temat paktu stabilizacyjnego. Bardzo bym prosił, prawda? Pakt jest świetny, jest tak stabilny, że aż trudno zauważyć, że w ogóle istnieje. Także to tyle. Ale z tym paktem to jest trochę tak jak ze świnką morską. Ani to świnka, ani morska, a wpierdziela za troje. To prawda, że rząd opracowuje projekt przedłużania urlopów macierzyńskich. Ale to chyba dobrze, prawda? Nie, to jest, było, że... Ale to jest cudowne, to one powinny dostać dożywocie macierzyńskie. Zaraz, gdzieś czytałem, chyba w łazience, że Sojusz będzie zabiegał o roczną ochronę kobiet wracających do pracy po macierzyńskim urlopie. Aha, do pracy, czyli i do kuchni, prawda? Well, w takim razie ochrona, czyli ja podejrzewam, że one dostaną kapcie antypoślizgowe, żeby przy odcedzaniu ziemniołów nie wpadły w poślizg. O, właśnie. Ostatnio samo ugotowałam kilka ziemniaczków na obiad i w czasie odcedzania poślizgnęłam się na czymś bardzo śliskim, co potem okazało się dokumentami mojego małżonka w sprawie jednej z afer. I tak nieszczęśliwie upadłam, że... Pociągnięciem z główki z ziemniaczków zrobiłam pióre. Niesamowite. Ale pani przyczadziła. Ja? O, ja słyszę, że się śmiejecie, tak? Nie, żartowałem. Raduje was cudza krzywda. Zawsze powtarzam, że człowieka krzywdzić nie należy. No, chyba, że jest reporterem TVN-u. O, właśnie. Ci biedni ludzie powtarzają coś, co ja... Podobno powiedziałem, to kłamstwo, nieprawda, kłamałem, że to mówię. Miałem zamiar zaprosić tutaj dzisiaj pana Balcerowicza w ogóle. To demon!
demon, to demon, bo kto inny jak nie demon przy takich dochodach nie dałby nawet dychy na radio. O, a mnie żal pana Balcerowicza. Zaprosiłabym go na wieczornego suchara, ale my teraz z mężem ciągle na walizkach siedzimy. A jak nie na walizkach, to na laurach. Nie, ja przepraszam, ale nie, ja starałam się być grzeczna, ale już te brednie, Jolu, które opowiadasz o waszym rzekomym ubóstwie, to jest jednak obciach, prawda? W ustach prezydentowej. O, to pani Kaczyńska już na mnie psioczyła? Och, a ja zostawiłam jej w pałacu moją ulubioną wyciskarkę do czosnku. To boli! Ale nie, prawdziwy ból, prawdziwie bolesna jest, myślę, pensja twojego męża w Waszyngtonie. Takie marne 25 tysięcy dolców. To jest istna jałmużna, prawda, ojcze dyrektorze? Z pokorą przyjmę i to. Ojcze stabilizatorze, prezydent Kaczyński od 3 godzin wisi na linii. Odciąć, niech się nie męczy. A, no nie, jeszcze coś zawali, ale zaraz się wam ponownie objawię. Czuwajcie, czuwajcie, bo licho nie śpi. Dziękujemy, do widzenia. No jasne, że nie śpi, bo ogląda ojca telewizję. Zmienimy temat. Jak oceniacie wizytę prezydenta w Niemczech? Jak ocenić zachowanie homoseksualistów na przykład, którzy przerwali prezydentowi wykład w Niemczech? Już mówię, uważam, że sytuacja jest stabilna. Ale ja bym jednak chciał wiedzieć, jakie jest pana stanowisko, prawda? Moje stanowisko? Jestem premierem. Ha, 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 ha. No, to się ubawiliśmy, dobrze. A teraz tak, panie Szymku, pan by chciał, żebym ja powiedział gej, okej. Proszę pana, ale ja tak nie powiem, ja nic o tym nie wiem. Jedyne, co mogę powiedzieć, to sytuacja jest stabilna. Przepraszam bardzo, tymczasem PiS zapowiada stworzenie wielu różnorakich komisji do zbadania rozlicznych afer III RP. Co państwo na to? Panie Szymonie, historia nie raz, nie dwa, nie trzy, nie cztery, nie pięć udowodniła, jak pożyteczne dla racji stanu są komisje, że wspomnę Komisję Edukacji Narodowej, Wojskową Komisję Uzupełnień, czy Komisję Orlenowską, czy też Komisję Kontroli Gier i zakładów. Tak, tym bardziej, że właśnie członkowie PiS-u najbardziej nadają się do tej komisji kontroli gier i zakładów. A wiedzą państwo, że ja też ostatnio puściłam. No co tak państwo patrzą na mnie? No los na lotto. No ja już coś wygram, saunę wykończę. Skorzystałam z opcji, na chybił trafił. No właśnie znam tę metodę, w ten sposób mianowałem ministrów w moim rządzie. Podobno chce pan zlikwidować kilka agencji, prawda? Na przykład Agencję Nieruchomości Rolnych, Agencję Mienia Wojskowego, Wojskową Agencję Mieszkaniową. Tak, i agencję towarzyską w pobliżu domu matki i brata pana prezydenta. To tak, straszne. Tak, tak, to dość kłopotliwe sąsiedztwo. Przepraszam bardzo, cicho, mam informację, chyba wchodzi... Piosenka tak, wchodzi, poczekaj. W Radiu Maryja. Ojcze, co skłoniło ojca dyrektora do wprowadzenia bloków reklamowych w telewizji Trwam? Oj, bracie Szymonie, no przecież każda porządna telewizja ma reklamy. No to cóż najporządniejsza miałaby nie mieć? No właśnie. A jakie plany na przyszłość, tato, ojcze? No... Przyznaję się, że zamierzam przeprowadzić fuzję telewizji Trwam z odnowioną TVP. Brawo. Ojcze stabilizatorze, dzwoni pani Helena z Teksasu. Mówi, że znowu pomyliła numer konta i pieniążki poszły na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No, co mam jej powiedzieć? Powiedz tej idiotce! Istotne, jaki jest nasz numer konta? Nasz numer konta 29, 49, 40, ile 40? Gdzie jest ten mężyk? Gdzie jest ten mężyk? 49, 29, 52. Teraz może ja podam mój numer konta. 72. To się właśnie nazywa, proszę państwa, magia liczb. Ja nie będę podawał swojego numeru konta, tam jest strasznie dużo. Natomiast zaproszę w tym momencie na rypanie.